mają większość. Trzeba jakoś przywitać, czy nie? Nie, nie. Bez nie? Idziemy. Jedziemy. Jesteśmy gotowi? Tak jest. Już też jest? Szanowni Państwo, dziennikarze Superwizjera ujawnili bezpośrednio w swoim materiale dokumenty, które świadczą o użyciu Pegasusa przez służby specjalne, a także o wykorzystywaniu tych materiałów przez prokuraturę. Jest to informacja przełomowa, ponieważ są to protokoły użycia Pegasusa, a konkretnie pozyskania 80 tysięcy wiadomości z telefonu Krzysztofa Brejzy, szefa sztabu Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2019 roku oraz protokół przekazania tych materiałów prokuraturze. Dotychczas dysponowaliśmy jedynie analizą kryminalistyczną telefonów, z których wynikało użycie Pegasusa. Dzisiaj już mamy dokumenty na to i wiemy bezpośrednio, że służby specjalne z Pegasusa korzystały. Fakt ten zamyka raz na zawsze publicznie dyskusję o tym, że Pegasus być może to jest konsola do gier, zabawka, koń ze skrzydłami, czy też, że być może korzystały z tego obce służby. Kolejną kwestią, którą ujawnili dziennikarze Superwizjera, jest to, co się stało z ludźmi, którzy z Pegasusa korzystali. Co się stało z agentami CBA, którzy są odpowiedzialni za użycie Pegasusa. Otóż, proszę Państwa, ludzie ci znaleźli dzisiaj bezpieczne schronienie w spółkach Skarbu Państwa. To jest pytanie do niezależnej prokuratury. To jest pytanie, które należy wyjaśnić, czy jest to korzyść majątkowa, czy należy rozumieć to w perspektywie korzyści. Korupcja jest pojęciem szerokim. Ostatnią kwestią, proszę Państwa, o której chciałabym powiedzieć, ostatnia kwestia jest taka, że razem z Krzysztofem Brejzą od 2 lat staramy się wyjaśnić sprawę Pegasusa w każdym jej możliwym obszarze. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z użyciem cyberbroni Pegasus w wyborach parlamentarnych. Założyliśmy także kilkanaście spraw cywilnych. Opinia publiczna ma prawo poznać każdy aspekt tej sprawy, ponieważ ta sprawa, jak w soczewce pokazuje, w jakim stanie praworządności znajduje się dzisiaj Polska i w jakim stanie są instytucje państwa, które pozbyło się wszelkich bezpieczników dla praworządnego państwa. Szanowni Państwo, stajemy tutaj dzisiaj z Dorotą Brejzą i z Krzysztofem Brejzą jako przedstawiciele wszystkich sił politycznych Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Chciałem zacząć od tego, że ta wypowiedź Doroty Brejzy jest niezwykle symboliczna, bo występuje tutaj z jednej strony w charakterze adwokatki, która się tą sprawą zajmuje od samego początku, ale przede wszystkim jako osoby poszkodowanej w tej sprawie, obywatelki, która była przez państwo PiS inwigilowana tylko dlatego, że jej mąż jest jednym z najaktywniejszych polityków opozycji. Dlatego, że ludzie PiSu zlokalizowali i ustalili to, że Krzysztof Brejza jest dla nich groźny. Dlatego cała rodzina Brejzów była na celowniku służb i była wobec nich stosowana najmocniejsza, najpoważniejsza technika operacyjna dostępna w tamtym czasie w Polsce, jak wobec terrorystów. Mamy do czynienia z gigantyczną aferą, której państwo Brejzowie są symbolem. Bo dziś jest tak, że jeżeli Jarosław Kaczyński stwierdzi, że ktoś jest dla niego groźny, to wysyła swoich janczarów, Kamińskiego i Wąsika, którzy szukają byle pretekstu po to, żeby rozpocząć inwigilację. To się nie mieści w standardach demokratycznego prawa. To jest używanie całego ciągu technologicznego. Upolityczniona prokuratura, upolitycznione są służby, polityczny nadzór nad tymi służbami, funkcjonariusze medialni, którzy byli do tego zaprzęgnięci. Dokładnie pamiętamy, jak było wykorzystywane w tej sprawie i jak działało TVP Info. To jest gigantyczna afera. My, jako przedstawiciele Komisji Służb Specjalnych, wielokrotnie domagaliśmy się wyjaśnienia w tej sprawie. Nie uzyskaliśmy stosownych wyjaśnień, nigdy. Zawsze była ta sprawa bagatelizowana. Nadal będziemy żądać informacji w tej sprawie na Komisji. Będziemy składać oczywiście wniosek
po tych kolejnych informacjach o zwołanie komisji w trybie artykułu 152 regulaminu Sejmu, czyli bezpośrednio w tej sprawie, ale to, co jest najważniejsze, my żądamy w sposób jednoznaczny od marszałek Witek rozpoczęcia procedowania wniosku o zwołanie komisji śledczej w tej sprawie. Ten wniosek został złożony ponad rok temu, od 400 dni leży w zamrażarce sejmowej i to jest po prostu niedopuszczalne. Jeżeli Sejm zgodnie z konstytucją ma pełnić funkcję kontrolną, to musi ją pełnić. Jeżeli nie jest w stanie tego robić poprzez kompletną niefunkcjonowanie Komisji Służb Specjalnych, na czele której stoi poseł PiS-u Waldemar Andzel, to niech to robi zgodnie z regulaminem Sejmu, zgodnie z konstytucją, także przez komisję śledczą. Szanowni Państwo, ja bardzo współczuję Dorocie i Krzysztofowi, ponieważ tego typu inwigilacja weszła w ich życie prywatne, brutalnie weszła i będą to przeżywali. Ja byłem kilkakrotnie celem odstawnych służb po późniejsze czasy i wiem, jaki to jest ból, jakie to jest przeżycie. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt sprawy, że to ta afera jest większą aferą niż afera Watergate w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o zakres dostępu do informacji. Proszę pamiętać, że Krzysztof Brejza pełnił funkcję osoby, która prowadziła kampanię Koalicji Obywatelskiej. Mówię o tym, ponieważ ten element nie do końca był podkreślony, czy dobrze wybrzmiał w artykule superwizjera. Dlaczego o tym mówię? Krzysztof Brejza, będąc pod ścisłą kontrolą Pegasusa, czyli ta broń, która od podsłuchów po ingerencję całkowicie w SMS-y wchodziła w całkowicie w zakres jego kompetencji i wiedzy, którą on przekazał i realizował podczas wyboru. Więcej, nie wiem w oparciu o te artykuły, czy ta inwigilacja nie była szersza na zasadach NN i na 48 godzin. Możemy założyć, że też tak były stosowane te podsłuchy, bo tych materiałów nie ma w śledztwie. Te materiały zostały zgodnie z prawem zniszczone. I co jest sytuacją? Jest o tyle, ta sytuacja jest niebezpieczna i tragiczna, że opozycja, ale tutaj przede wszystkim największe ugrupowanie opozycyjne, Koalicja Obywatelska, nie miała szans w wyborach. Te wybory nie były wyborami równymi, ponieważ ich największy adwersarz, przeciwnik, Prawo i Sprawiedliwość, nie ukrywajmy, wiedziała o każdym ich posunięciu. O każdym ruchu Platformy wiedziała. Wiedziała, jak wyprzedzić, jakie będą kierunki działania. No takiej ingerencji, proszę Państwa, w państwach demokratycznych, aż tak głębokiej, i tak na bieżącej w okresie kampanii wyborczej ja nie słyszałem i się nie spotkałem. I co jest istotne? Proszę zwrócić uwagę, o czym mówiła Dorota, przepraszam, że tak mówię, nie pamiętam, tylko Dorota. Mówiła też to, że bardzo szybko odeszły osoby, które prowadziły, odpowiadały za tą operację. Od samego szczytu po sam dół. Czyli inaczej, Prawo i Sprawiedliwość czy szefowie służby zdawali sobie sprawę, że te działania nie do końca są takie zgodne z prawem, ponieważ podziękowano im za współpracę, a to byli ich ludzie, ich janczarzy, którzy zostali po tej służbie powołani przez nich, niezależnie od kompetencji, tylko po to, żeby wykonywali swoje działania. I ci ludzie od razu po tej sprawie odeszli. Po co? Żeby zatrzeć ślady z jednej strony, z drugiej strony też, żeby ich wynagrodzić. Wiesz, jak są tak świetnymi oficerami, jeżeli tak dobrze działali, to powinni pracować dalej, powinni w ramach służby awansować. A oni awansują w biznesie i na rynku prywatnym. Znaczy nawet nie prywatnym, proszę Państwa, państwowym, bo w prywatnym by ich nikt nie zatrudnił. I na tym ta sytuacja i to ma to miejsce. To, ten aspekt tej sprawy jest bardzo istotny. I jeszcze jedna sprawa. Wspólnie jako wszystkie ugrupowania opozycyjne złożyliśmy chyba 2 lata temu projekt ustawy, który nakazywał służbom, jeżeli podsłuch czy kontrola operacyjna nie była skuteczna, o poinformowaniu osoby, co do której ona była stosowana. Oczywiście to nie trafiło do prac Sejmu. To nadal jest w zamrażalce. Teraz wiemy dlaczego. Ponieważ takich przypadków może być więcej. Ja powiem Państwu, naprawdę współczuję Państwu Brejzów, ponieważ to nie jest przyjemne wiedzieć, że cały czas się było inwigilowany. Cały czas się było pod kontrolą służb. I najgorsze jest to, że tak w ogóle kontrola operacyjna nie powinna być stosowana w stosunku do Ryszarda Brejzy, a już nie mówiąc do Krzysztofa. Zarzuty, jakie stawiano im, były niewspółmierne. To nawet pod tym względem zostały przepisy złamane. Nie mówiąc już o tym, że zastosowano nową technologię, która w ogóle nie jest opisana w prawie, ale o tym już powie pan profesor. Proszę Państwa,
funkcjonujemy w wyjątkowym czasie. Za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. W tej sytuacji obywatele powinni mieć absolutne zaufanie do instytucji bezpieczeństwa państwa, do służb specjalnych, do policji, do wojska. Dzisiaj tego zaufania mieć nie mogą. Dowiadujemy się, że służby specjalne CBA było wykorzystywane tak naprawdę do procesu zdobywania przewagi politycznej. O tym tak rozumiem stosowanie narzędzia Pegasus wobec Krzysztofa i Doroty Brejzy. To jest narzędzie, które zostało stworzone na wyjątkowe sytuacje zagrożenia terrorystycznego, zagrożenia związanego z porwaniami, tak żeby mieć dostęp do narzędzi ratujących życie. W tym wypadku chodziło o ratowanie życia, ale politycznego życia Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego moim zdaniem, i tu chyba mamy zgodę, po prostu polską racją stanu jest zwołanie komisji śledczej w tej sprawie, wyjaśnienie jej, ukaranie winnych i przywrócenie w ten sposób zaufania do polskich służb specjalnych. Bez tego cały czas będziemy mieli poczucie, że każdy obywatel może zostać inwigilowany, władza przeciwko niemu może zgromadzić materiały. A obywatele powinni mieć poczucie, że są profesjonalnie przez służby chronieni. I kiedyś tak będzie, po wyborach. Szanowni Państwo, to jest pytanie o wizję. W tym roku Polacy rozstrzygną, w jakim kierunku ma iść Polska. Czy Polska ma być państwem demokratycznym, państwem Zachodu, czy Polska ma być modelowana na wzór sowiecki? Te metody, które zastosowano wobec sztabu koalicji, wobec naszej rodziny, były metodami służby bezpieczeństwa. I to są metody, z którymi PiS wszedł w politykę i które mogą dotknąć każdego Polaka. To nie jest sprawa Brejzów. To jest sprawa każdego Polaka, który może wejść w celownik i na poziomie polityki regionalnej, i na poziomie miejsca pracy, i tak jak Sebastian z Oświęcimia, zderzając się z kolumną Szydło, któremu niszczone jest życie, czy też będąc niepokornym działaczem opozycji albo dziennikarzem za dużo pytającym o to, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa. I w naszej sytuacji ucieczki ludzi, którzy to robili na wysoce płatne stanowiska do Orlenu, zaraz w momencie, kiedy okazało się, że ta sprawa była szyta grubymi nićmi, operowana kłamstwami, konfabulacjami na nasz temat, to wszystko było oparte na kłamstwach. Kiedy ci ludzie wiedzieli, że to są kłamstwa, zweryfikowane negatywnie, zrobili przeciek do telewizji rządowej i jeszcze dodatkowo fałszując materiały wykradzione w Pegasusem w kampanii wyborczej. Szanowni Państwo, to jest pytanie o metody, o wizję państwa i o kondycję Rzeczpospolitej. My jako opozycja zgadzamy się, że Rzeczpospolita potrzebuje naprawy, wzmocnienia nadzoru rządowego nad służbami specjalnymi, nadzoru parlamentarnego, który został rozmontowany dla dobra niepojedynczych polityków, dla dobra wszystkich obywateli. To jest wizja o model państwa. To będą wybory o model państwa. Apelujemy do wszystkich Polaków o to, żeby iść na wybory i głosować za Polską Zachodu, a nie Polską w wersji pisowsko-esbeckiej. Ja pozwólcie Państwo, że jeszcze w słowo Krzysztofowi, ale jest jedna poważna, poważniejsza rzecz i to jest obowiązek całej opozycji. Jeżeli by opozycja, jeżeli doszłaby do władzy, to musi rozliczyć wszystkie przestępstwa. Nie może być tak, że przestępstwa w Polsce wykonywane przez urzędników, przez służby, przez prokuratorów pozostają bezkarne. Ponieważ żadna kontrola, żaden nadzór nie będzie skuteczny, jeżeli szef służby nie przekaże informacji osobom kontrolującym. Powiem szczerze, jak ja słyszę o różnych opracowaniach, że RPO ma kontrolować służby, jakieś komisje niezależne, tylko jak te komisje niezależne nie dostaną materiałów od szefa służby, od prokuratora, to nic nie skontrolują. To będzie kolejna fikcja. Ale dla nas, na nas spoczywa odpowiedzialność i to musimy mówić jasno, że będziemy rozliczali zgodnie z prawem, że jeżeli prawo zostało złamane, to będzie egzekwowane, a nie, że będzie gruba krecha i będzie jakieś zapomnienie znowu, tak żeby do kolejnych wyborów dotrwać. Ale, nie, ale to jest podstawowy element, który dotyczy opozycji i to musi być zrealizowane. Ale bo to... inaczej państwo nie będzie skuteczne. Ale czy oczywiście,
to inaczej państwo i prawo nie będzie skuteczne. Wszyscy będzie. Od samej góry, od decydentów, którzy w tym przypadku, wiemy po tym, co robi teraz Sąd Najwyższy, mówię o Wąsiku i Kamińskim, w tym przypadku to pewnie będzie recydywa, więc bardzo poważne już zarzuty, do tych, którzy wiedząc, że działają niezgodnie z prawem, wykonywali te polecenia. Wszyscy poniosą odpowiedzialność. Jeśli są pytania, jeśli nie ma... Łukasz Pezyna, PLP 24.